Wraz z postępem cywilizacyjnym i rozwojem przemysłu stopniowo zanikają pewne zawody. Wraz z ich znikaniem bezpowrotnie tracimy także pewne umiejętności. O ich utrwalenie dba Fundacja Ziemi Kropskiej, tworząc ofertę zajęć warsztatowych. Ponieważ to są warsztaty rękodzielnicze, więc one pokazują, co rękoma można zrobić. Jakie były też zawody kiedyś, które bardzo tak sygnalnie jakby poznajemy, żeby potem obserwując coś, co znajduje się wokół nas, mieć tą podstawową wiedzę o tym, jak coś powstawało, z czego powstawało. Nasze sztandarowe, to, od których rozpoczynaliśmy, to warsztaty ceramiczne, czyli zabawa z gliną. Ona jest łatwym materiałem i mogą się bawić i dzieci, i dorośli, także dla wszystkich grup wiekowych. Robimy też tutaj warsztaty stolarskie. Głównie one są oparte o technikę intarsji. Robimy szachownice, obrazy układane z różnych gatunków drewna, wykorzystując ich naturalną kolorystykę. Dzieciom proponujemy też warsztaty, które uruchamiają ich wyobraźnię. To jest z różnych kawałków drewna składanie albo robienie drobnych przedmiotów. Na przykład malowanie deseczki i wkręcanie haczyków, przymocowywanie wieszaczka. To jest kilka czynności, które doprowadzają do tego, że mają coś, na czym zawieszają sobie na przykład w domu klucze. Wszystkie te przedmioty oczywiście uczestnicy warsztatów zabierają ze sobą jako pamiątkę tutaj z naszej pracowni. Robimy też warsztaty z witrażu. To są drobne formy, ale mamy narzędzia do robienia ze szkła różnych przedmiotów dekoracyjnych. W zajęciach biorą udział i dzieci, i dorośli. Okazuje się, że w warsztatach prowadzonych przez fundację i jedni, i drudzy, obie te grupy, odnajdują radość w tych samych aspektach. Dla mnie największą satysfakcją jest, jeżeli osoby wracają na tego samego typu warsztaty i wspominają, że zrobili sobie tutaj przed laty nawet coś, co do dziś mają w domu i używają, albo że się bawią, albo teraz już dziecko wyrosło i nie ma tej zabawki w ciągłym użyciu, ale na półeczce sobie jakiś tam drewniany konik, powiedzmy, stoi. Tworzenie oferty warsztatowej wymaga odpowiedniego podejścia już na początku planowania. Jaka idea przyświeca kreowaniu takich działań? Coraz mniej mamy właśnie umiejętności takich, co obserwujemy u dzieci manualnych. Dzieci często, również dorośli czasem, nie radzą sobie z takim prostym narzędziem, jakim są nożyczki. My mamy tutaj zgromadzone dużą ilość narzędzi i materiałów. Chodzi o to, jeżeli ktoś czuje potrzebę pomajsterkowania, zrobienia jakiegoś przedmiotu, musiałby kupować narzędzia, materiały, wydać dużo pieniędzy, to musiałoby skądś przyjść. A tak przychodzi do nas, korzysta z narzędzi, korzysta z materiałów tyle, ile potrzebuje, zostawia to wszystko dla następnych uczestników warsztatu, a sam tylko bierze tą odrobinę tego, co potrzebuje, i to jest też takie racjonalne wykorzystanie.